Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o EU10, które już oficjalnie zostało zapowiedziane, a w zasadzie jak wlatuje ten filmik, to już wystartowała prerejestracja. No i oczywiście o wszystkim wam dzisiaj powiem, no i ogłoszę giveaway za luty, jak co miesiąc za używanie mojego kodziku twórcy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, czy gracie na EU10, jeżeli tak, to jaką klasą postaci, czy już założyliście konto i generalnie jak to u was wygląda. Dobrze, lecimy i tak naprawdę ja ten film nagrywam już w środę, dlatego że teraz weekend jestem na wyjeździe, więc troszeczkę tutaj z wyprzedzeniem sobie to nagrywamy. Tak czy inaczej, już od dłuższego czasu mamy na poczcie informację ku nowym brzegom. W piątek 23 lutego o godzinie 16 otworzy się portal do nowego europejskiego świata EU10. No i właśnie, kolejna informacja, bardziej istotna tak naprawdę: stwórz postać na nowym świecie EU10 od 16 lutego, czyli od dzisiaj jak wy oglądacie ten filmik, i otrzymaj 25 grzybków, jeśli połączysz je ze swoim kontem Shakes and Fidget przed startem świata w piątek. Wtedy już nic nie stanie na przeszkodzie złożeniu wizyty handlarzowi grzybków. No i dokładnie, już dzisiaj tak naprawdę, ten film pewnie wlatuje o 16, tak czy inaczej już dzisiaj od godziny 10 można zakładać postać właśnie na nowym serwerze EU10, no i jak połączycie ją ze swoim ogólnym kontem Shakes and Fidget, to dostaniecie dodatkowo 25 grzybków. Dzisiaj właśnie o 10 wystartowała ta prerejestracja, no i tak naprawdę już dzisiaj można zakładać konto, można sobie tworzyć postać, można wybrać klasę postaci, można zakupić jakieś tam grzybki, klepsydry i tak dalej, do czego zaraz przejdę. No i teraz tak, jeżeli chodzi o jakieś informacje odnośnie mojej gry, to oczywiście ja na EU10 będę grał long term, będę tutaj tryhardował, pewnie pojawi się dużo filmów z tej postaci, pewnie dużo streamków będzie, więc generalnie gramy tutaj long term. Jeżeli chodzi o gildię, to ja pomagam tworzyć gildię, jestem oficerem w gildii Shadow Syndicate, już na ten temat nagrywałem jeden film, a w zasadzie chyba nawet dwa. Tak czy inaczej, jeżeli jesteś Polakiem, jeżeli planujesz oprócz pakietów startowych, czyli tam pakiet startowy, twierdzy, potem podziemia i tak dalej, kupić na start minimum 7200 grzybków, czyli to są dwa pakiety po 400 zł, to odezwij się do mnie na Discordzie w wiadomości prywatnej, dlatego że mamy jeszcze troszeczkę miejsc i po prostu jeszcze szukamy ludzi, żeby dopełnić cały skład gildii. Tak czy inaczej, jest to polska gildia, gildia pay to win. Ja tam będę oficerem, tak jak wspomniałem, będę pomagał ją ogarniać, no i po prostu tam sobie będziemy grać. Więc jeżeli szukasz takiej ekipy, mówię, minimum te dwa pakiety największe na start kupujesz, to odzywaj się do mnie w wiadomości prywatnej. Jeżeli chodzi o mnie, to gramy berserkiem. Ja tutaj wam pokażę dokładnie. Zrobiłem 3 tygodnie temu taką ankietę na karcie społeczność, o czym mówiłem zresztą w filmie. No i jeżeli chodzi o wasze głosowanie, no to tutaj mamy 2200 głosów. 2200 osób zagłosowało w tej ankiecie, no i 63% zagłosowało na berserka, a tylko 37% na druida, więc berek tutaj zdecydowanie wygrał, no i my na tym EU10 właśnie sobie będziemy grać berserkiem. Także no, taka informacja dla was. Jeżeli chodzi o jakąś niespodziankę na start serwera, to oczywiście wiadomo, będzie jak zawsze, jak co nowy serwer ode mnie niespodzianka. Pewnie w piątek za tydzień o godzinie 16 pojawi się film na ten temat na kanale, więc wyczekujcie, bo wszystkie informacje dostaniecie, jak zresztą zawsze. No i kolejna sprawa, oczywiście już w tym momencie, jak założycie konto na właśnie serwerze EU10 podczas tej prerejestracji, jak ten film oglądacie, to może już to zrobiliście, no to macie oczywiście promocję 20% na grzybki. Ta promocja będzie trwała przez cały przyszły tydzień, czyli powiedzmy od teraz, od momentu startu prerejestracji do końca przyszłego tygodnia, do niedzieli za tydzień, i będzie to 20%, więc już można w trakcie trwania prerejestracji zrobić sobie zapas grzybków właśnie na start serwera. Ja osobiście to polecam. Dlaczego? Ano dlatego, że jak będziecie je kupować w piątek, jak będzie start serwera, EU10 bardzo nahypowany serwer, bardzo dużo graczy ma tu grać i tak dalej, więc mogą być jakieś opóźnienia, mogą wam te grzybki, jak kupicie dopiero w piątek, powiedzmy na ostatnią chwilę, nie dojść, albo mogą być jakieś problemy, mogą dojść z opóźnieniem. Jak wam nie dojdą, to musicie pisać na support, support w weekendy nie pracuje zazwyczaj, więc dostalibyście odpowiedź dopiero po niedzieli, czyli już tak naprawdę po najważniejszych pierwszych 3 dniach serwera, więc nie ma sensu czekać, lepiej to sobie zrobić na przykład od razu w ten weekend, albo powiedzmy w poniedziałek w przyszłym tygodniu, generalnie z jakimś tam zapasem czasu, żeby w razie czego jeszcze móc się z support
potem skontaktować i po prostu te grzybki dostać. W każdym razie promocja 20% trwa na tym EU10 już w tym momencie. No i ja oczywiście zachęcam do używania mojego kodu neutral i do kupowania przez stronę home.syfygame.net. Ja tutaj o tym powiem, bo może jest dużo nowych graczy na EU10, którzy wracają do gierki, nie wiedzą, że taka strona istnieje albo coś. W każdym razie strona home.syfygame.net. Wszystko macie zresztą na banerku nad moją głową. Ta strona to jest oficjalna strona twórców gry, jest to tak zwany sklep internetowy i tam logujecie się przy pomocy swojego ID postaci. Gdzie znajdziemy to ID postaci? Jak macie już powiedzmy założone konto na EU10, jak się zalogujecie na to konto, to macie oczywiście odliczanie, no bo jesteście w trakcie trwania prerejestracji, wiadomo. Macie odliczanie do startu serwera. Wchodzicie sobie, jak jesteście na tym koncie, tutaj w lewym dolnym rogu w opcje i klikacie sobie tutaj zakładkę postać. Ja tego nie będę klikał, bo bardzo możliwe, że zobaczycie moje ID postaci, a po co? W każdym razie wchodzicie w zakładkę postać i macie coś takiego jak ID postaci. Kopiujecie to ID postaci i właśnie na tej stronie home.syfygame.net logujecie się poprzez to ID postaci. I już teraz w tym momencie możecie się zalogować nawet na swoje konto na EU10, na swoją postać na EU10 i właśnie już sobie zrobić zapasy grzybków na start serwera na tej stronce. Jak wybierzecie jakiś pakiet, tam możecie kupować pakiety startowe, pakiety twierdzy, pakiety normalne grzybki zresztą. Tam w ogóle grzybki są taniej niż na jakiejś aplikacji Steamowej, czy na jakichś tam aplikacjach mobilnych na telefonie. Klepsydry możecie kupować. No generalnie dużo jest opcji, więcej aniżeli normalnie w grze. No i za każdym razem jak wybierzecie jakiś pakiet właśnie startowy, czy klepsydr, czy grzybów, czy cokolwiek, mówię, tam są wszystkie pakiety dostępne, jakie tylko macie w gierce, a nawet i więcej, to możecie, macie tam pole kod twórcy. Rozwijacie to pole kod twórcy, wpisujecie neutral, wyskakuje mam na zielono creator found, czy tam twórca znaleziony, w zależności jaki język macie i po prostu dzięki temu ja dostaję 5% od każdej transakcji. 5% z tego co zapłacicie, bardzo prosta sprawa. Oczywiście za każde wsparcie dziękuję, czy kupujecie tylko pakiet startowy, czy kupujecie tylko klepsydry nawet, czy tylko pakiet, czy powiedzmy pakiet startowy i twierdzy, czy jakieś tam grzyby za parę stówek, cokolwiek, czy jakoś powiedzmy najmniejsze pakiety, czy największe, za każde wsparcie wam pięknie dziękuję, bo każde wsparcie bardzo doceniam i każde wsparcie no jest dla mnie super, więc z góry tutaj dziękuję, więc generalnie polecam używać właśnie tego sklepu internetowego, polecam używać kodziku neutral przy każdych zakupach i polecam przede wszystkim wysyłać do mnie screeny. Dlaczego? Jak używacie oczywiście mojego kodu na tej stronie, możecie wysyłać na Discordzie, na Instagramie, na mailu, gdzie wam to jest tylko wygodne, z racji tego, że po prostu ja co miesiąc robię giveaway'e, zazwyczaj albo na grzybki, albo na paysafe cardy. Jak ktoś chce paysafe carda, to wysyłam kodzik na paysafe carda. Jak ktoś chce grzybki, to po prostu mu kupuje grzybki, to tam już się dogaduje, o może tak, dogaduje indywidualnie ze zwycięzcą, więc no tutaj kwestia co kto sobie wybierze. No i właśnie, ten filmik to jest również ogłoszenie giveaway'a w lutym, te giveaway'e są co miesiąc ode mnie w ramach właśnie podziękowania za używanie tego kodu twórcy. Raz jeszcze dziękuję oczywiście pięknie za wsparcie, to które dostałem do tej pory i to które dostanę na EU10. No najlepiej jakbyście każdy po prostu pakiet, wszystko co tylko planujecie kupić, kupowali przez tą stronkę i właśnie z moim kodem będę bardzo wdzięczny. No i dobrze, jeżeli chodzi o giveaway'a, jakie są zasady giveaway'ów? Giveaway'e są co miesiąc, zazwyczaj jakoś w połowie miesiąca je ogłaszam plus minus, no i macie tydzień na to, żeby w takim giveaway'u wziąć udział. Ja po tygodniu zazwyczaj taki giveaway rozstrzygam. Skoro dzisiaj mamy 16 lutego, to ten giveaway będzie rozstrzygnięty 23 lutego, czyli w dzień startu właśnie EU10 i ja pewnie ze zwycięzcami skontaktuję się prywatnie, w zależności kto wygra, bo tam no zawsze jakiś kontakt dostaję i po prostu przekażę im nagrodę. Natomiast teraz tak, jakie są zasady giveaway'a? Po pierwsze mamy w tym miesiącu ogólnie mniej osób użyło kodziku, tu wam zaraz pokażę listę dotychczasową, w tym miesiącu mniej osób użyło kodziku, więc zrobimy sobie giveaway'a na 200 paysafe carda, 2 razy po 100 zł. 100 zł idzie do osób z komentarzy, czyli w tym momencie piszesz komentarz najlepiej z jakimś kontaktem do siebie. Może to być Discord, może to być Instagram i tak naprawdę tylko tyle. Z racji tego, że jak wpisujecie w komentarzach na YouTubie swoje maile, to YouTube to niestety z automatu usuwa. Więc najlepiej, żeby to była nazwa na Discordzie albo właśnie Instagram. Sprawdźcie, czy na pewno wam YouTube tego komentarza nie usunął, bo on lubi usuwać takie rzeczy, więc się upewnicie 2 razy. No i 100 zł poleci do kogoś, kto właśnie napisze taki komentarz z kontaktem do siebie pod tym filmem, bo to jest film giveaway'owy. Natomiast drugie 100 zł poleci do osób, które używały mojego kodu twórcy. No i już wam pokazuję listę. Oczywiście do tej listy ciągle będę ludzi dopisywał.
Z racji tego, że po prostu no, macie jeszcze tydzień na to, żeby wziąć udział w tym giveawayu, więc ta lista, którą wam zaraz zaprezentuję, będzie się ciągle powiększać, no i finalną wam pokażę na rozstrzygnięciu. Rozstrzygnięcia giveaway są zawsze na streamie na Twitchu, zawsze na żywo, żeby nie było żadnych wątpliwości, że coś tam kombinuję czy coś, żeby nikt mi nie mógł tego zarzucić. No i mamy listę. W tym momencie, jak widzicie, mamy numerki. Tu mamy od 1 do 51, tu mamy od 52 do 102, tutaj mamy od 103 do 153, no i tutaj mamy końcóweczkę 176. Więc jak widzicie, w lutym nie za dużo numerków w porównaniu do tego, co było tam w grudniu i w styczniu. Tak więc po prostu dlatego giveaway jest mniejszy. Natomiast jak więcej osób użyje mojego kodu, bardzo możliwe, że właśnie po EU10 będzie większa liczba, to po prostu no wtedy robię większy. Tak naprawdę rzadko kiedy robię taki na 200, zazwyczaj to są 400, dwa razy po 200 zł, 200 zł dla ludzi z komentarzy i 200 zł dla ludzi właśnie, którzy używają mojego kodu na stronie home.syfygame.net. Jakie są zasady dostawania numerków? Tutaj też bardzo istotne. Po pierwsze, każde moje użycie kodu to jest jeden numerek, czyli załóżmy, kupujesz pakiet startowy i pakiet twierdzy, no to masz dwa numerki. I każde wydane 400 to są jeszcze dodatkowe dwa numerki. Czyli załóżmy, jak kupisz od razu pakiet za 400 z moim kodem, to masz jakby z bomby dwa numerki zamiast jednego. Jak kupisz, nie wiem, dwa pakiety po 200, to też łącznie wychodzi 400, to też masz jeszcze dodatkowy numerek. Każde 400 to jest po prostu jeden dodatkowy numerek. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi i jak to wygląda. Więc mówię, w marcu raczej giveaway będzie większy na 400, tak mi się wydaje, ale w lutym, z racji tego, że jak sami widzicie, jest tutaj zdecydowanie mniej ludzi. W ogóle sobie sprawdźcie tą listę, czy na pewno każdego dopisałem, kto mi do tej pory wysłał screena. Tak czy inaczej, jest tu zdecydowanie mniej ludzi niż w poprzednich miesiącach. No to są na 200. No ja się staram co miesiąc robić, ale no w zależności, ile ja dostanę z tego kodu, to część z tego przeznaczam na giveaway'e. No i mówię, to jest kwestia tego, czy w danym miesiącu więcej osób użyje, czy mniej. I chyba tyle, chyba wam wszystko wyjaśniłem. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania co do giveaway'a, jak to działa i tak dalej, to piszcie do mnie najlepiej no w komentarzu, to nie bardzo, bo teraz jest giveaway, natomiast możecie do mnie napisać prywatnie na Discordzie czy tam na mailu, dowiedzieć się szczegółów. Ja zawsze chętnie wyjaśnię, jak to działa. Tak czy inaczej, nie traktujcie też tego kodu twórcy jako tylko i wyłącznie motywację, żeby wygrać giveaway, tylko jako formę wsparcia, a przy okazji właśnie można ten giveaway wygrać i jakaś tam kwota, jaką wydacie na grzybki z moim kodem, wam się może zwrócić. I chyba wszystko co do tego giveawaya, to co wam chciałem powiedzieć. Tak jak mówię, są co miesiąc, można wysyłać za każdym razem screena, jak użyjecie kodu, bo zawsze do jakiegoś giveawaya ten kodzik zostanie dopisany, wasz nickname zostanie dopisany. Jak się skończy giveaway w lutym, on się skończy właśnie w piątek za tydzień, no to ja już będę szykował numerki na giveaway w marcu, więc już nawet powiedzmy, no właśnie, tak jak wam wspomniałem, będzie lista od nowa tworzona na giveaway w marcu i nawet jak mi 24, 5, 6 lutego wyślecie, że użyliście mojego kodu, no to będzie dopisane do giveawaya w marcu. Więc warto to wysyłać za każdym razem, bo to do każdego giveawaya zawsze zostanie dopisane, a ja giveawaya, tak jak wspomniałem, robię co miesiąc w ramach wdzięczności dla was. Tyle, bardzo się tu rozwiodłem, że tak powiem, jeżeli chodzi właśnie o tego giveawaya, ale zdaję sobie sprawę, że jest dużo nowych osób pewnie z racji EU10, nie wiedzą, o co chodzi, nie wiedzą, jak to działa, więc tutaj też informuję was. Co do komentarzy, to oczywiście osoby, które wysłały mi jakieś screeny, że używały mojego kodu i są na tej liście, którą wam przed chwilą pokazałem, mogą również oczywiście pisać komentarz i zwiększyć sobie szansę, że jeżeli nie zostaną wybrani właśnie z tej listy tutaj, z osób używających mojego kodu na stronie, to może akurat zostaną wybrani z komentarza, no i też dostaną nagrodę. Tak jak mówię, 100 PSC bądź grzybki za 100 zł dla jednej osoby z komentarzy i dla jednej osoby 100 PSC lub grzybki za 100 zł z tej listy używających kodu. Miesiąc temu było na przykład 200 dla komentarzy i 200 dla jednej osoby z używających kodu, więc no mówię, w zależności, ile w danym miesiącu osób używa kodu, to taka jest wielkość giveawaya. Mam nadzieję, że rozumiecie, jak to działa, ale co miesiąc coś robię. W sumie to strona tak naprawdę teraz w lutym ma już rok. Ja zacząłem pierwsze giveaway robić chyba od marca, czyli powiedzmy w marcu będzie właśnie rok, jak robię co miesiąc giveaway'e i chyba z 3 razy się zdarzyło, że zrobiłem tylko za 200, łącznie z tym teraz, a zazwyczaj były to 400, bo zazwyczaj dużo osób używało kodu, więc no jakby zazwyczaj jest nagroda większa. Tyle tak naprawdę ode mnie, tyle jeżeli chodzi o takie informacje. Mówię, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to pytajcie. Gramy berserkiem na EU10, gramy tutaj long term, prerejestracja już wystartowała od dzisiaj od 10, już można
można robić zapasy grzybów. Jest ta promocja 20%, więc to jest najlepsza okazja. Już teraz możecie ładować, żeby mieć te grzybki już zakupione i potem się nie martwić, że wam nie dojdą na start serwera. Także zachęcam do robienia tego. Pakiety startowe też już możecie kupać. Gryfosmok z pakietu startowego powinien być liczony dopiero od startu serwera, czyli dopiero za tydzień od godziny 16. Więc no mówię, można to robić, można kupować. Zachęcam serdecznie z moim kodzikiem. Także to taki bardziej filmik reklamowy, ale no mówię, też informacyjny, żebyście wiedzieli, no jak to wygląda, jak to po prostu wygląda, że już jest ta prerejestracja, że już ten serwer został oficjalnie ogłoszony, chociaż no ja już wam nagrywałem film, już znaliśmy datę startu tego serwera, nie oszukujmy się, ale na przykład myślałem, że prerejestracja wystartuje dopiero w poniedziałek, a tu się okazało, że wystartowała już w piątek, czyli dzisiaj. No i tyle, także ja wam pięknie dziękuję za uwagę, gramy berserkiem, ciśniemy, streamy z pierwszych dni serwera na pewno będą na Twitchu, potem będę to ciął, będę wrzucał pocięte na YouTube. Także będzie się działo, będziemy tu cisnąć, będziemy się fajnie bawić, będziemy robić gildyjkę dla Polaków grzybiących, postaramy się jakieś wyższe miejsce w rankingu, w sensie no ja nie jestem założycielem tej gildii, ja tam tylko pomagam, ale właśnie pomagam tworzyć taką gildię, postaramy się w miejsce w rankingu gildyjnym też zająć jakieś wyższe, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, zostawcie oczywiście kciuka w górę, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, piszcie komentarze, piszcie kontakt do was, jeżeli chcecie wziąć udział w giveawayu. No i co? I zapraszam serdecznie właśnie na streamy z EU10 i na odcinki z EU10, bo będzie się tego pojawiać na pewno dużo. Dzięki ślicznie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!